Dobry wieczór. W imieniu Inicjatywy Stop Seksualizacji Naszych Dzieci witam Państwa Magdalena Trojanowska i mój gość, filolog, doktor historii medycyny Małgorzata Jaszczuk-Surma. Dobry wieczór. Dzisiejszego wieczoru będziemy kontynuowali wątek, który rozpoczęliśmy w poprzednim tygodniu. Mówimy o równości mężczyzn i kobiet, tej równości rozumianej w taki sposób, że kobieta jest komplementarna w związku z mężczyzną. Jest to jedno spojrzenie na równość, jest to spojrzenie według Kościoła, ale też takie naturalne, że kobieta i mężczyzna posiadają unikatowe cechy i tworzą razem pewien harmoniczny zespół. Będziemy za chwilę o tym mówili. Mamy tą drugą wizję równości mężczyzny i kobiety, dzisiaj forsowaną przez współczesne trendy feministyczno-homoseksualne, oparte o tak zwaną dekonstrukcję płci, gdzie identyczne cechy mają być przypisywane i identyczne role zarówno mężczyźnie, jak i kobiecie. W poprzedniej audycji starałam się Państwu pokazać w dokumentach Rady Europy, w jaki sposób ta równość mniej więcej jest postrzegana. A dzisiaj właśnie będziemy kontynuowali ten wątek. No właśnie, może zaczniemy od tego, w jaki sposób Kościół postrzega komplementarność mężczyzny i kobiety, tą harmonię. Bo ja rozumiem, że kobieta i mężczyzna mogą właśnie tworzyć wspaniały team, oparty o miłości. Mamy dokument choćby synodu Familiaris Consortio, którym Jan Paweł przytacza Augustyna. Według znanego określenia świętego Augustyna jest konflikt między dwoma miłościami. Miłością Boga posuniętą aż do wzgardy sobą i miłością siebie posuniętą aż do pogardy Boga. I tak samo ten model miłości możemy w małżeństwie czy w relacji, tej relacji miłości mężczyzny i kobiety odnaleźć. Tam, gdzie stawiamy nie na egoizm, ale na prawdziwą miłość. Dążymy do roli też służebnej, no, która, dodajmy, nikomu się, tak, jest nie uwłacza. Tak, nikomu nie uwłacza, bo pewnego rodzaju dawanie siebie też nas ubogaca. Tak naprawdę się realizujemy przez to. Więc tam, gdzie pracujemy na rzecz tej drugiej osoby, w naszym małżeństwie, w naszym życiu, nie tylko w małżeństwie, ale w stosunku do innych osób, dając tą właśnie taką postawę, kiedy umniejszamy siebie po to, żeby dowartościować innych, żeby oni mogli się w pełni zrealizować. Być tymi sługami Bożego światła, które pomoże im rozpostrzeć te skrzydła właśnie temu naszemu mężowi. Możemy być komplementarni. Albo możemy przyjąć właśnie ten egoistyczny punkt widzenia, kiedy stawiamy siebie, ja jestem najważniejszy, najważniejsza. Wchodzimy w tą walkę o własne dobra, własne interesy. Ten mąż staje się naszym wrogiem albo naszą przeszkodą na drodze do tak zwanej współcześnie samorealizacji. No właśnie. I postarajmy się zobaczyć, jak Kościół to widział. No więc Kościół zachowuje się bardzo zdroworozsądkowo i nieprawdą jest, że Kościół postrzega kobietę jako osobę niższej kategorii, czy taką służebnicę, ale w negatywnym rozumieniu tego słowa. Bo na czym polega według Kościoła na przykład zbudowanie dojrzałego związku małżeńskiego? No oczywiście do tego się dojrzewa, tak? Bo to jest w momencie ślubu zaczyna się praca wspólna, dwojga ludzi. Jeżeli ludzie są dojrzali i faktycznie chcą być ze sobą, no to nie ma w ogóle problemu wtedy z podziałem obowiązków i nie ma tutaj takiego problemu, że na przykład kobieta czuje się wykorzystywana, bo ugotuje obiad, czy na przykład przygotuje śniadanie i woła rodzinę na to śniadanie. To jest zupełnie naturalne, bo mąż się zajmuje czymś innym i się uzupełniają po to, żeby życie było harmonijne, żeby było miło, żeby po prostu do tego domu się chciało przyjść, żeby była atmosfera. To wszystko trzeba stworzyć, bo przecież to jest to krzątanie się wokół tej codzienności. Mówię, no zupełnie inaczej się wypije filiżankę herbaty, kiedy ta przestrzeń jest uładzona, jest przyjemnie i jest jakiś taki spokój płynący po prostu z takiego spełnienia się w tym, że moje działanie jest celowe. Ja coś robię, ale widzę, że to sprawia przyjemność komuś, tej drugiej osobie i mam tak samo takie odwzajemnienie, bo wiem, że mój mąż dba o mnie, że się zatroszczy. I tak powinno być, mówię, tak powinno być. I teraz od nas zależy. Oczywiście to nie jest tak, że to spada samo. To sobie trzeba też wypracować, bo wiadomo, że mamy różne charaktery i czasami się muszą te charaktery zetrzeć, ale to nie ma nic wspólnego z tym, żeby toczyć ze sobą wojnę. Tylko po prostu, bo mówię, kłótnia też może być konstruktywna. Bo przecież mamy, mówię, czasami ogniste temperamenty, nie ma w tym nic złego, jak czasem zaiskrzy przecież. Prawda? To jest, wydaje mi się, proces zupełnie naturalny. Tylko chodzi o to, żeby widzieć to wszystko w jakiejś odpowiedniej perspektywie i w pewnym ładzie. I właśnie co ciekawe, że przynajmniej w okresie powojennym najładniej i z największym szacunkiem o kobietach wypowiadali się ludzie Kościoła. Na przykład kardynał Prymas Wyszyński, Prymas Tysiąclecia. On wręcz był admiratorem kobiet. On, kiedy siedział w pomieszczeniu, wchodziła kobieta, on wstawał. Niezależnie od tego, jaka kobieta wyszła, jakiej rangi społecznej, wstawał ze względu na wielki szacunek, jakim kobiety darzył. I on ogólnie rzecz biorąc był przeciwny pracy kobiet, bo uważał, że podstawowym i pierwszorzędnym i najważniejszym zadaniem kobiety i powołaniem jest macierzyństwo. I to jest zupełnie naturalne, bo przecież do tego biologicznie też jesteśmy stworzone. Ale jednocześnie widział też, że świat po II wojnie światowej się bardzo zmienił, bo zresztą każda wojna przewartościowuje wiele rzeczy i dokonuje pewnego wyłomu w tej warstwie moralnej, obyczajowej. Ja czasami mówię, że po każdej wojnie mocniej się gorset rozsznurowuje i zawsze obcina się sukienki. I dosłownie w przenośni. I to, czego dokonała II wojna światowa, po prostu takiego spustoszenia mentalnego i takiej dehumanizacji, no nie było nigdy przedtem. Bo wystarczy przypomnieć sobie, jak wyglądały chociażby eksperymenty, te wszystkie medyczne, biologiczne, w jaki sposób traktowano. Człowiek nie miał godności, człowiek był po prostu przedmiotem, który można było wyeksploatować do końca. Mówię, to o maszynę się dba, żeby jak najdłużej pracowała, a o człowieka wtedy nikt nie dbał. I doszło do takich spustoszeń w każdym wymiarze, że no takie były oczekiwania najpierw, że być może po tej wojnie, po tych okropieństwach w tej kulturze wróci się do modelu kobiety tej maryjnej. Bo w całej Europie, w tej chrześcijańskiej, od początku był kult Maryi i funkcjonował taki właściwie model kobiety chrześcijańskiej, czyli tej takiej jak Matka Boża, Maryja. Kobieta dobra, kobieta mądra, kobieta opiekuńcza, oddana. Właśnie to się mówi, że taka kobieta maryjna, taka chrześcijańska. No niestety po II wojnie światowej tak się nie stało, ponieważ no, musimy pamiętać o tym, że zaszczepiano zupełnie inną ideologię, bo na Zachodzie no, Sartre z tą Simone de Beauvoir. Mamy rewolucję seksualną w toku, w najgorszym wydaniu. Mamy rewolucję marksistowską, która cały czas tam przeżera. My pod wpływem oczywiście też ideologii marksistowskiej i była obsesyjna walka z tak zwaną reakcją burżuazyjną i z całym tym zastanym porządkiem przedwojennym, czyli też trzeba było przewrócić wszystko do góry nogami i tak samo rolę kobiety inaczej widzieć. I stąd przecież pamiętają, wielu z Państwa pamięta. Postulaty homoseksualne wtedy wchodzą, tak? Czyli już się zaczynają takie... Chociaż w Polsce jeszcze było to restrykcyjne dosyć, bo do końca lat 60. homoseksualizm podlegał penalizacji. W kodeksach tak było. Ale jeśli chodzi o kobietę, no to przecież pamiętamy te słynne kobiety na traktorach. Nie? Aborcja oczywiście, bo nikt nie zmienił prawa hitlerowskiego, tylko w dalszym ciągu no, była właściwie aborcja. W 1956 roku chyba weszła, jak dobrze pamiętam, taka ustawa, kiedy była aborcja dopuszczana ze względów społecznych, czyli praktycznie w każdym przypadku. I też mieliśmy inną świadomość, jeśli chodzi o aborcję, bo mówię, to dopiero później się od lat 70., właściwie początek lat 80. zrodziły się te ruchy, które zaczęły właściwie na masową skalę propagować i tłumaczyć, czym tak naprawdę ta aborcja jest, bo myśmy też już mieli mentalność skażoną, podobnie jak Rosjanie, że aborcja to była no właśnie no zabieg, tak? Zabieg. Nie docierało do większości ludzi, nie docierał ten wymiar moralny. No i to wynikało tej bezwartościowości też człowieka. Tak, bo to mówię, to jest w Związku Radzieckim zwłaszcza, tak, prawda? Przecież ten człowiek, no co, no, mnoga u nas ludzi, no, prawda? No ale u Hitlera było podobnie, tak. bo przecież no to sobie, zawsze w systemie totalitarnym jest tak, że człowiek się nie liczy. Człowiek jest pewnym zasobem, który się wyzyskuje w zależności od okoliczności. No właśnie, na przykład Hitler kobietę też umieścił w przestrzeni pozbawionej godności. Tak, no już to było to drajka, tak? Czyli 3 razy K, kinder, no. Kisze i kirsze. Później z tego kościoła to już troszkę się wycofał, bo tak nie bardzo ten kościół kochał, ale no, Hitlerowi zależało przede wszystkim na tym, żeby zaludnić ziemię czystej krwi Aryjczykami. W związku z tym kobiety były zniewolone, bo przecież były całe te programy takie propagandowe nakłaniające młode kobiety do tego, żeby urodziły no, co przynajmniej 4 takich zdrowych, czysto aryjskich obywateli. Oczywiście tu nie chodziło o to, żeby wchodziły w jakieś związki małżeńskie. Zresztą był taki projekt, że kiedy wojna się już zakończy, to w Niemczech będzie wielożeństwo dopuszczone z tego powodu, żeby właśnie można było bardzo szybko przysporzyć światu czystych Aryjczyków. I na przykład pani Bormanowa, która chyba już nie pamiętam, czy była matką 6, na pewno 4 dzieci, Była bardzo tolerancyjna względem na przykład zachowań swojego męża, który miał kochanki, jeszcze ona mu jakieś tam wyszukiwała. Panie, żeby mąż nie przeszkadzał jej dzieci pozamałżeńskie, uważała, że to jest bardzo dobrze, dlatego że to jest czysty aryjczyk i ona była tak przejęta tą ideą. Uważała, że to jest słuszny kierunek, bo chodzi o to, żeby jak najwięcej wartościowych tych Niemców przybywało. No więc widać po prostu tutaj w tym projekcie, do czego ta kobieta służyła. No po prostu jako inkubator, tak? Inkubator reprodukujący czystych aryjczyków. I tak zawsze w każdym systemie totalitarnym jest, bo system totalitarny nie widzi człowieka jako człowieka, nie widzi, po prostu odziera człowieka z godności. I właśnie, i między innymi z tego powodu w Polsce nie wrócono i w Europie do tego modelu tej kobiety maryjnej, takiej tej uniwersalnej kobiety chrześcijańskiej. Nastąpiło szereg przemian społecznych i politycznych, no i Wyszyński był tego świadom. Widział, że no jest taka sytuacja, że kobiety niejednokrotnie muszą iść do tej pracy, bo i nie starcza pieniędzy. No różnego typu problemy się, przecież pamiętamy, jaka ta codzienność po wojnie była trudna. Trzeba było zorganizować sobie życie od nowa, od podstaw dosłownie, z gruzów wydźwignąć i miasta, i siebie, i rodziny, i tak dalej. Więc to mówię, to było bardzo, bardzo trudny czas i dla kobiet też. No więc on po prostu widział to wszystko i mówił wyraźnie, że o proszę bardzo, nawet tutaj mogę zacytować jego wypowiedź. Mówił tak, że po II wojnie światowej właśnie wydawało się, że nastąpi powrót do biblijnego wzorca kobiety uniwersalnej, która jest kobietą w całym tego słowa znaczeniu. Jest matką, jest kierowniczką swojej rodziny, jest zwierzchniczką swoich sług. Jest ona również zainteresowana zdobywaniem dóbr materialnych dla całej rodziny i dla wszystkich swoich domowników. Dodaje nawet splendoru swojemu mężowi. Ona jest ośrodkiem, głównym ogniwem życia domowego, rodzinnego. Nie rezygnuje z niczego, wszędzie zaznacza swoją obecność i dochodzi do głosu. I mówi dalej, że powojenne ideologie ateistyczne o podłożu marksistowskim spychają kobietę coraz bardziej w kierunku udziału w produkcji. Historia zatoczyła koło. W czasach wczesnego socjalizmu angielskiego walczono, aby wydostać kobiety i dzieci z kopalń, hut i odlewni i kiedy się to udało, zaczęły tam wracać. Nie dlatego, żeby chciały, ale dlatego, że zostały zmuszone warunkami życia i naciskami demagogii społecznej, która źle pojmuje problem zrównania społecznego. Należy wskazać właściwe tereny pracy dla kobiet, a przestrzec je przed takimi, na których konkurencja z mężczyznami jest nie do wytrzymania. Kopalnie, ciężki przemysł i te tak popularne niedawno znane z afiszów traktorzystki to są tereny pracy nie dla psychiki i formacji psychofizycznej kobiety, bo niekiedy po prostu przekreślają i uniemożliwiają jej wypełnienie zadania najważniejszego – przekazania życia. Niestety zbyt późno się o tym przekonano, badając choroby zawodowe. I tak faktycznie było. Ale on pisze dalej, też w innym miejscu mówi, że są takie rodzaje pracy, które szczególnie odpowiadają kobiety, wręcz kobieta ma do nich predyspozycje właśnie ze względu na to, że jest kobietą i że one pozwalają spełnić jej po prostu się w społeczeństwie, swoje zadanie wypełnić, rolę społeczną. I mówi, że zwłaszcza te kobiety, które nie czują w sobie powołania rodzinnego, mają prawo do satysfakcji społecznej i to trzeba uszanować, bo jest to godziwe i słuszne. I miał tutaj różne rodzaje pracy na myśli. Tak jak na przykład praca w szkolnictwie, praca wychowanie przedszkolne, opieka społeczna, medycyna, pielęgniarstwo, że to powinna być domena kobiet, dziedziny wszystkie takie laboratoryjno-naukowe, tak jak to określił, działalność wydawnicza i w przemyśle lekkim i w sądownictwie dla nieletnich i dla kobiet. No i też na ostatnim miejscu wymienia kościoły, czyli zakony i społeczne instytucje świeckie, takie przy kościołach. Czyli proszę popatrzeć, to są wypowiedzi z przełomu lat 40. wczesnych 50. Czyli chodzi o to, żeby się realizować, żeby kobieta mogła się realizować w taki lżejszy sposób, tak? Nie podejmując tak ciężkich obowiązków, jak często podejmują mężczyźni. Ale jednocześnie nie ogranicza jej, bo wymienia tu i pracę naukową, i laboratoryjną, i medycynę, więc cały obszar i zresztą to jest jak najbardziej, powiedziałabym, zbieżne z naturą kobiecą, bo przecież no, w Norwegii robiono takie badania, że to też już znane, że w momencie, kiedy stosuje różnego typu naciski na kobiety, żeby na przykład uprawiały te zawody, które są zdecydowanie żeby tak zwane męskimi, inżynierami tak, budowlanymi. No, jest duży nacisk społeczny, to te kobiety się tam pojawiają. Ale jak tej presji nie ma, to wybierają te zawody, które są zgodne z ich naturą. Po prostu tam, gdzie one się dobrze czują. Nie patrząc na to, że na przykład jest to mniej płatna praca. Tak. Tak z natury rzeczy to po prostu wygląda. To nie jest tak, że my sobie tutaj wymyślamy, tylko po prostu tak jest. Natomiast współczesny ten feminizm równościowy, który no niestety wywołał wielkie zamieszanie w tej chwili, te zawirowania takie i kulturowe i takie nawet antropologiczne można powiedzieć. Nie chcę przyjąć tego do wiadomości, tylko po prostu buduje jakieś dziwne konstrukty, buduje tą nową rzeczywistość, no i nie skończy się to na pewno niczym dobrym. No, ja liczę na to tylko, że większość ludzi ma coś takiego jak zdrowy rozsądek i mocne poczucie własnej tej tożsamości, bo tożsamość człowieka to jest też tożsamość płciowa, seksualna. No, liczę na to, że większość ma, no, ale niemniej jednak niepokoją mnie te projekty, bo też widzę, jak na przykład coraz więcej dzieci jest takich, które mają na przykład bardzo złe relacje z rodzicami, bo są rodziny rozbite, bo są tak zwane patchworkowe, gdzie te dzieci niejednokrotnie przeszkadzają. I nie ma kto u tych dzieci ukształtować takiego poczucia tożsamości. I w kontekście tutaj teraz tych wszystkich... I rośnie kolejne pokolenie, prawda, ludzi. Z zaburzoną tożsamością. I teraz te wszystkie projekty tego feminizmu równościowego niestety bardzo mocno w te dzieci uderzą. No i to po prostu mnie, powiem, niepokoi. A to się wszystko sączy, te wszystkie projekty powolutku, ale niestety niezwykle skutecznie przenika chociażby do systemu edukacji, do tych różnych podręczników. No tak jest, więc no, trzeba mieć tutaj też to jakoś na uwadze i nie wiem, no, być jakimś ostrożnym. No i teraz jeszcze wracając do Prymasa, proszę popatrzeć, jakie on miał zdrowe podejście. Uważał, że kobieta ma prawo do pracy, jeżeli potrzebuje tej pracy i że to kobieta sobie powinna regulować ten moment, kiedy idzie do pracy i w jakim chce wymiarze, dostosowując to do życia rodzinnego, bo uważam, że na pierwszym miejscu powinno być postawione życie rodzinne, tak jak mówię, że kobieta jest kierowniczką tego życia rodzinnego i tak naprawdę jest. I że to powinno być na pierwszym miejscu, a na drugim miejscu praca zawodowa i dopiero no, może się realizować w tej pracy zawodowej w pełni wtedy, kiedy ona uzna za stosowne, że już na przykład w tym domu nie jest w takim wymiarze potrzebna, w związku z tym chętnie się udzieli na zewnątrz, bo przecież to nie o to chodzi, żebyśmy się pozamykały w domach i tylko zajmowały się rzeczami domowymi, bo tak też nigdy w historii nie było. No, poza projektami takimi, powiedziałabym, mocno zideologizowanymi, no, które chciały widzieć tę kobietę w takiej tylko jednym wymiarze. Niektórzy psycholodzy wręcz twierdzą, że kobiety cywilizują mężczyzn, że przez to, że zarządzają tą przestrzenią domową, to również zarządzają tą częścią osobowości mężczyzny, która by całkowicie zdziczała, gdyby nie ta właśnie kobieta, która go blisko tej rzeczywistości i tych emocji, takich tych ciepłych emocji rodzinnych trzyma. Na pewno coś w tym jest, no chociażby znów odwołam się do tego króla Klodwiga i tej jego Klotyldy, późniejszej świętej. Gdyby ona właśnie nie miała takiej osobowości, jakiej miała i nie była w pełni kobietą, no to ten mąż nie byłby jej taki posłuszny, prawda? A jednak jakoś go, można powiedzieć, ucywilizowała. No i Francja bardzo dużo zawdzięczała temu akurat. Czyli cały czas odwołujemy się do tego, że kobiety mają równą godność. Chrześcijaństwo dało kobietom tą równą godność. Nie tylko równą godność, ale też mają możliwości, mogą się realizować. Nikt tych możliwości nie ogranicza. Natomiast to, co kobiety straciły obecnie, to jest prawo i pewnego rodzaju możliwość również życia w taki sposób, aby te ich cechy naturalne mogły naprawdę się realizować. Żeby mogły się realizować w tych obszarach, w których w rzeczywistości są wyrwane, no bo cały system społeczny w tej chwili jest w taki sposób ukształtowany i wręcz celowo jest tak kształtowany, żeby ta kobieta z tym domem miała jak najmniejszy związek. Walka ze stereotypami zakłada, że jak rodzina będzie tym miejscem zwalczania, tutaj chce się tą jednostkę wyrwać całkowicie z rodziny, to o czym Małgosia mówiłaś przed chwilą, czyli że nasza cywilizacja w tej chwili osiąga ten taki poziom no, całkowitego rozbicia. Mamy kolejne pokolenie dzieci, które już, no przecież w społeczeństwach zachodnich to jest ponad 50% dzieci, które już się nie wychowują w normalnych rodzinach. U nas coraz bardziej też się dąży do tego. Te środowiska genderowe, jeśli byśmy posłuchali choćby tej konferencji, która się odbyła bodajże w 2010-2011 roku na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie panie genderystki z niepokojem oglądały, że ciągle społeczeństwo polskie jest nasycone tymi zwykłymi rodzinami. One uważają, że to jest relikt przeszłości i z taką troską i ubolewaniem spoglądały na polskie tradycyjne społeczeństwo, że ono jest jeszcze takie zaciemniałe i takie pogrążone w średniowieczu. No te biedne dzieciaki, czy one będą szczęśliwe? Jeżeli one są takie wyciągnięte z tych rodzin, no nie będą szczęśliwe. No, prawda? Na pewno nie. Są jednostki okaleczone emocjonalnie. Jednostki, które owszem może osiągają pewien rodzaj zadowolenia, ale no może wtedy, kiedy następuje amputacja pewnej sfery uczuciowej i pewnej sfery emocjonalnej, takiemu mechanizmowi podlegali choćby ludzie w Rosji, że się amputowali. No ale to jest bardzo niebezpieczna tendencja, bo to no, nie służy życiu społecznemu, bo społeczeństwo jest powiązane, to jest pewna struktura i jest różna siatka po prostu połączeń. Jeżeli to się przetnie, no to tak samo się rozsypie społeczeństwo. Nie rozumiem, dlaczego te właśnie genderystki prą wszelkimi siłami do tego, żeby narzucić zachowania nienormatywne. Bo zwróć uwagę, jakim językiem się posługują, tak? Wszystko, co jest tak zwane normatywne, no to jest podejrzane i właściwie to jest passé, natomiast trzeba wprowadzić różne rozwiązania nienormatywne. I zaczyna się to tak od takiej dywagacji, że na przykład już gdzieś tam prowadzi się badania na temat nienormatywnych zachowań takich czy takich, tak? Albo nienormatywnego stereotypu płciowego. Więc wprowadza się takie, powiedziałabym, dziwne pojęcia, których wiele osób tego nie rozumie i nie widzi niebezpieczeństwa tam tkwiącego w tym. Bo jeżeli na przykład genderystki walczą z rodziną normatywną, bo uważają, że dużo zdrowsza jest rodzina nienormatywna i dążą cały czas do tego, żeby było coraz więcej tych nienormatywnych rodzin. Czyli co to znaczy? No znaczy to do tego, że tak będą urządzały rzeczywistość, żeby coraz mniej było trwałych związków normalnych rodzin. Normalnych rodzin, bo normalna rodzina to już nawet się nie mówi rodzina tradycyjna, tylko no zdrowa rodzina, czyli jest ojciec, matka, dzieci i relacje prawidłowe, to jest rodzina taka, która jest powiedzmy historycznie normatywna, ale trzeba ją zmienić, bo dużo lepsza jest tak zwana nienormatywna. Tak, no i to mamy w tych właśnie niemieckich materiałach, które są rozprowadzane w ramach edukacji różnorodnościowej po szkołach, gdzie dzieciom się zadaje pytania, dlaczego uważasz, że twój heteroseksualizm jest lepszy niż homoseksualizm? No przecież homoseksualizm daje ci poczucie bezpieczeństwa, nie zajdziesz w ciążę, jeśli będziesz homoseksualistą. No i to są przecież te wczesne postulaty feminizmu aktualnego, tego genderowego. No bo przecież dokładnie zarówno Beauvoir, tak jak i obecnie Judith Butler, zresztą no nie tylko, bo u podstaw, no już John Money, tak, oni twierdzili, że przecież ten homoseksualny model jest czymś lepszym, czymś wyższym niż ten heteroseksualizm. Tak? No tak, no jeszcze twierdzą, że żyjemy w pluralizmie, więc jest tak wielka różnorodność, no i wszystko powinno być na równym poziomie. Czyli musimy być bardzo tolerancyjni dla wszelkich różnorodności, właśnie dla rozwiązań nienormatywnych i że nawet właśnie te nienormatywne powinno się sankcjonować bardziej niż te normatywne, bo te nienormatywne są dużo lepsze. Takie jest założenie. No i budujemy tą nienormatywność. No ja mam nadzieję, że jednak jeszcze na razie jest to może bardziej w tej warstwie takiej deklaratywnej, tylko niepokoi mnie to, że jednak, że się wprowadza pewne rozwiązania prawne. Znów mam na myśli tutaj tą deklarację, która mi spędza sen z oczu. Konwencję. Tak, tak. To, przepraszam, tą konwencję, o tej konwencji o przeciwdziałaniu, to oczywiście to mam na myśli. Więc to mnie niepokoi. No a poza tym jedna rzecz mnie cieszy jednak. Jedna rzecz w tym wszystkim cieszy, że nastąpił rozłam w tym feminizmie i w tej chwili są dwa nurty z grubsza biorąc. Jest ten nurt tego feminizmu takiego wojującego, który podsyca tą wojnę między mężczyznami i kobietami, nie widząc, nie chcąc dostrzec tego, że to prowadzi do wielkiej destrukcji, w każdym wymiarze, bo i tożsamościowym, i społecznym, i rodzinnym, ale jest też drugi nurt feministyczny, który z jednej strony ostrzega te wojujące feministki, że one po pierwsze wywołały tą wojnę, a po drugie spowodowały to, że w tej chwili młode pokolenie kobiet cofa się, jeśli chodzi o zdobycze feminizmu, bo okazuje się, że te młode kobiety w tej chwili chętniej spełniają się w macierzyństwie i w takim macierzyństwie, gdzie one po prostu, gdzie chcą być w domu, zająć się tym malutkim dzieckiem nie oddawać do żłobka, ani tam pod opiekę 5 nianiek, tylko po prostu chcą się w tym spełnić. I część feministek uważa, że to jest bardzo niekorzystny trend, no bo się cofamy jako kobiety. Już były takie zdobycze duże i wydawało się, że kobiety już z tego macierzyństwa się wyzwoliły, no a okazuje się, że jednak te młode nawiązują do tego tak zwanego stereotypowego wzorca kobiecości. Więc postrzegają, że to jest no, taki trend niebezpieczny. Poza tym też przestrzegając, zwłaszcza Badinter tutaj przestrzega też przed taką tendencją, że te wojujące feministki pokazują kobietę cały czas jako ofiarę. Bo kobieta jest ofiara, kobieta jest uciskana, zwłaszcza przez tych panów i w związku z tym no, musi to ulec zmianie. I ona przestrzega, że jeżeli się bez przerwy myli się ze sobą prawdziwe ofiary i rzekome, no to bardzo łatwo można pomylić się również w ocenie rangi spraw, które wymagają rozwiązania. No i jeżeli się bez przerwy forsuje taki wizerunek kobiety gnębionej, bezbronnej wobec odwiecznego tego ciemiężcy, no to wtedy też traci się wiarygodność w oczach młodego pokolenia, bo ono widzi sprawę inaczej, no bo przecież na co dzień nie widzimy tego ciemiężenia, natomiast to o tym bez przerwy słyszymy z ust właśnie tych wojujących feministek. Właśnie to jest też taki powód do tego, że właśnie to młode pokolenie odwraca się od tych wojujących feministek i cofa się jeszcze do mentalności tych aktywistek sprzed 68 roku, gdzie wartości te rodzinne, takie domowe były bardzo wysoko postawione. Mówię, te wszystkie feminizmy powodują, mówię, szereg zawirowań, bo z jednej strony mamy taką chęć wśród młodych kobiet powrotu do domu, do tych wartości takich macierzyńskich, to też jest spowodowane wieloma różnymi rzeczami, bo na przykład na Zachodzie to się z przyczyną był kryzys ekonomiczny, gdzie okazało się, że na przykład kobiety szybciej tracą pracę albo na przykład drastycznie obcinano im wynagrodzenie, no i stwierdziły, że właściwie to wolą być w domu, rodzić dzieci, zajmować się dziećmi, bo się czują bardziej dowartościowane. Właśnie można powiedzieć, że od lat 90. zarysował się taki nurt, który bardzo nobilituje macierzyństwo. Ale też jest taka przedziwna sytuacja, bo z jednej strony się podnosi to macierzyństwo jako taką rzecz bardzo wysoko postawioną w hierarchii społecznej. A czy nie jest to tylko zarezerwowane dla elit, dla tych bogatych mieszczanek czy klasy średniej, dla całej reszty jest coś innego? Trudno mi tutaj powiedzieć, bo to na pewno w każdym państwie też trochę inaczej wygląda, bo w dużym stopniu decyduje o tym sytuacja ekonomiczna. Istnieje właśnie ten pewien projekt, który zresztą widzimy, no to on musi mieć też swoje jakby elity. Tutaj mamy tego człowieka, tego obywatela, który będzie ten ekonomiczny wynik przysparzał państw, ale z drugiej strony mamy elity. Elity, które się kształcą, czyli kobiety, które się kształcą, pewne środowiska, zamknięte środowiska. Już w tej chwili możemy widzieć, jak bardzo pewne środowiska są szczelne. Środowiska, które są, że tak powiem, korupcjogenne, ale też są korumpowane. Mamy Parlament Europejski, który jest zbiorem osób posiadających władzę, czy nieposiadających, reprezentujących pewien obszar władzy, które są korumpowane, są ogromnymi pensjami, ogromnymi świadczeniami i tak dalej. I oni zostają wyrwani w jakąś taką sferę zupełnie innego życia. Natomiast tutaj dla tego przeciętnego tego tłumu, tak tego pospólstwa, tak, mamy inny model. No, myślę, że tak, że jest coś na rzeczy, bo no właśnie nie wiem, czy przypadkiem, znaczy tak, ja już nie chcę w takie te spiskowe różne wchodzić teorie, bo to jest taka rzecz, powiedziałabym, może dyskusyjna, no, ale jednak nasuwa się takie myślenie, że chodzi o to, że znowu mała garstka buduje ten utopijny raj tej dużej większości. Tylko no właśnie, będą Niemki na przykład, nie, tak, bo Niemcy przecież trzęsą Unią Europejską, tak. Niemki będą wychuchane, tak, a tutaj będzie cała bo jakoś tak inny plebs, tak, który będzie tam pracował, Polacy będą obsługiwać im starszych, tak, Arabii, jeszcze no tam i kogoś najlepiej w Polsce, tak, bo tutaj są tańsze koszty utrzymania, więc będziemy masowo tam się opiekować tymi starymi Niemcami. No właśnie, bo tak dziwnie się jakoś zawsze składa, że ci, którzy po raz kolejny chcą ten utopijny raj tutaj wprowadzać na ziemi, to tak tym rajem chcą obdarzyć innych, nie siebie. Siebie zawsze ustawiają w innej pozycji. Zawsze uprzywilejowanej, zawsze coś im się innego należy. Natomiast całą tę resztę jakoś tak chcą widzieć podporządkowaną i po prostu przećwiczoną według ich scenariusza. Więc tu na pewno jest coś, no powiedzmy. No więc właśnie to macierzyństwo zostanie dla elit. One sobie, te panie które będą bogate, będą sobie rodzić dzieci, będą szczęśliwe, oczywiście, zamknięte w swoich domach, a reszta czyli będzie... 75%, tak, jak to nam strategia 2020 zaplanowała, pójdzie do pracy i będzie dźwigała. Będzie dźwigała trud życia zawodowego. Zostanie ubezpłodniona, ewentualnie za pomocą in vitro, jeżeli będzie się dobrze sprawować, tak, to za pomocą in vitro państwo łaskawie sfinansuje procedurę, żeby właśnie można było obdarzyć potomstwem, być może w nagrodę, albo nie wiem, to już sobie tutaj po prostu tak trochę kpię, ale no tak widać, że do tego to zmierza, bo no nie bez powodu jest chociażby u nas takie niesamowite parcie do rozpropagowania tego in vitro, czy większej dostępności. Proszę zwrócić uwagę, że nie ma pieniędzy na różne procedury medyczne. Coraz więcej lekarzy mówi o tym, że jest w ogóle kryzys w służbie zdrowia, ale nawet związany z tym, że na przykład jest niedostosowana ilość łóżek odpowiedniej tam specjalności medycznej do na przykład struktury mieszkańców, że w tej chwili no, przy okazji tej grypy, która się zaczęła, okazuje się, że na przykład nie ma w ogóle łóżek internistycznych, jest takie zamieszanie w szpitalu, że się kładzie pacjentów, gdzie po prostu, gdzie jest wolne miejsce, czyli nawet nie przestrzega się jakiejś na takiej naturalnej procedury szpitalnej. To jest wszystko nieważne. Najważniejsze jest to, że rząd planuje po prostu rozszerzyć dostępność in vitro, mimo to, że nawet no medialnie były nagłaśniane te przypadki dramatyczne strasznie, gdzie pomylono komórkę jajową. No ten wypadek w Szczecinie, prawda, kiedy urodziło się dziecko obciążone wieloma wadami wrodzonymi, okazało się jeszcze na dodatek, że nie jest to biologiczne dziecko. Albo się okazuje, że dzieci są poczęte w in vitro i są oddawane do domu dziecka, bo też mnóstwo tych przypadków jest, bo rodzice zachcieli, a później im się odechciało. Więc kilkoro dzieci. Tak. No, przy czym mówię, ja naprawdę nie odbieram nikomu prawa do szczęścia, natomiast niepokoi mnie właśnie to, że bardzo szybko się usiłuje przekonstruować właśnie naszą mentalność i po prostu to życie społeczne w tym wymiarze takim biologiczno-rodzinnym. I czyli tak jak powiedziałaś, no niestety zmierza to do tego, tak widać, że pewna grupa elity będzie sobie żyła zgodnie z naturą, natomiast cała reszta będzie po prostu jak, no... zdepopulowanym plebsem, który przeznaczonym do pewnych zadań, wyspecjalizowanych, bardzo wąskich. Tożsamości swojej, tylko będzie po prostu jako taki no, materiał roboczy traktowana. Bo no, tak widać, że do tego to po prostu zmierza i to jest przykra dosyć konkluzja. No natomiast trzeba by chyba, nie wiem, wszelkimi możliwymi sposobami starać się o to, żeby odrodzić takie naturalne życie i no, widzieć to swoje życie w takiej perspektywie takiego naturalnego życia, no, które jeszcze 30-40 lat temu wydawało się oczywiste, że jeżeli jest rodzina, no to dzielimy się obowiązkami, bo przecież to jest wiadome, że jak jest obciążenie pracą zawodową dwojga małżonków, no to i musi być jakiś podział też obowiązków domowych. Przecież przy czym nie chodzi tu o to, że to musi być tak porówno i w tym aspekcie takim równościowym, tylko w sposób naturalny, tak? Jeżeli ja robię to, no to ty robisz to, żebyśmy na przykład mogli szybciej coś tam, nie wiem, czy obiad zjeść, czy... No już nie mówiąc o tym, że te talenty w rodzinie też się różnie rozkładają. Oczywiście, tak? Bo może że tak się okaże, że mąż jest bardzo utalentowany, żona mniej. Żona w jakiejś sferze jest utalentowana, w innej mniej mąż, tak? Więc też jest to jakaś sprawa absolutnie indywidualna związku, gdzie trzeba stworzyć w unikatowy sposób tą relację. Nie ma identycznych dwóch egzemplarzy człowieka, ani identycznych dwóch relacji między dwoma osobami, czyli identycznych małżeństw. Też powinniśmy zrozumieć, że budowanie czegoś w miłości daje pewne relacje, które są niepodrabialne, absolutnie niepodrabialne. One są zamknięte w tej więzi międzyludzkiej i też trzeba to jakby uszanować. No, wydaje mi się, że najlepiej byłoby, gdyby nikt nam tego życia nie układał za pomocą żadnych deklaracji, ani żadnych konwencji, nie ingerował w nasze życie i w nasze wybory i w nasze urządzanie życia rodzinnego. To byłoby najzdrowiej, A poza tym mówię, no też musimy, no każdy człowiek, jeżeli jest istotą rozumną i się rozwija, no to też musi widzieć na przykład do czego zmierza, co mu służy, co szkodzi. No i starać się też nie poddawać temu naciskowi tego hedonizmu, bo w tej chwili jest też taka presja, że właściwie liczy się tylko ja, moja przyjemność, moje sprawy, tak? Nie widzę drugiego człowieka. Odejść od tego egoizmu właśnie i czasem właśnie też warto wrócić tutaj do jakichś dokumentów Kościoła czy wypowiedzi Kościoła, bo Jan Paweł II, który też był wielkim admiratorem kobiet. To przecież on mówił o tym geniuszu kobiecym, czym kobieta się różni i że to jest po prostu ta specyfika kobiety, taka, no, którą trzeba szanować, bo to jest wielka wartość. To nie jest antywartość, tylko wielka wartość. I on też w prosty sposób, jeszcze w latach 80., tak, wypowiadał się, widząc co się dzieje, bo przecież ta destrukcja to już jakiś czas trwa. Zresztą też rozumiał kobiety, no Amerykanki stwierdziły, że jest największym feministą, czyli najbardziej rozumie i lubi kobiety właśnie papież, bo on też z wielkim szacunkiem wyrażał się o godności kobiet. I on na przykład w takim dokumencie Familiaris Consortio, to jest adhortacja apostolska 1981 roku, no wyraźnie mówi, co należy zrobić, że należy przezwyciężyć mentalność, według której większy zaszczyt przynosi kobiecie praca poza domem niż praca w rodzinie. A my dzisiaj mamy z tym problem, bo proszę zwrócić uwagę, że tak, z jednej strony właśnie macierzyństwo jest bardzo nobilitowane i tak wysoko postrzegane, a z drugiej strony jednak kobieta tak zwana siedząca w domu, no nie jest darzona szacunkiem powszechnym, mimo że GUS wyliczył, że kobiety tak zwane siedzące w domu wykonują taką pracę, której równowartość 30% PKB. Więc proszę popatrzeć, jak wielki kapitał wypracowują te tak zwane niepracujące panie. No ale ogólnie rzecz biorąc w odbiorze społecznym kobieta taka, która nie pracuje, tylko zajmuje się domem, no to jest ta z gruntu podejrzana. I wiele kobiet tak się właśnie zachowuje w taki sposób, powiedziałabym, niechętny względem właśnie kobiet zajmujących się domem. I papież mówił tak, że trzeba przezwyciężyć tą mentalność, właśnie według której większy zaszczyt przynosi kobiecie praca poza domem niż praca w rodzinie. Wymaga to jednak, by mężczyźni poważali i miłowali kobietę z całym szacunkiem dla jej godności i aby społeczeństwo stwarzało i rozwijało warunki sprzyjające pracy domowej. Jest jednak rzeczą jasną, że wszystko to nie oznacza rezygnacji kobiety ze swojej kobiecości, ani też naśladowania roli mężczyzny, ale właśnie pełnię człowieczeństwa kobiecego, które powinno wyrazić się w działalności kobiety, czy to w rodzinie, czy poza rodziną. Nie można przy tym zapominać o różnorodności zwyczajów i kultur w tej dziedzinie. Prawdziwa miłość małżeńska zakłada i wymaga, aby mężczyzna żywił głęboki szacunek dla równowagi i godności kobiety. Nie jesteś jej panem, pisze święty Ambroży, lecz mężem. Nie służącą otrzymałeś, ale żonę. Odpłać życzliwością za życzliwość, miłość wynagrodź miłością. I to się wydaje, to jest tak proste i oczywiste, prawda? No, że kiedyś było, teraz musimy sobie to tłumaczyć od podstaw. Rozmawialiśmy o równości mężczyzn i kobiet, o feminizmie. No, dziękujemy Państwu za uwagę. Żegnam się z Państwem. Brano, tak, Małgorzata Jaszczuk-Surma i Magdalena Trojanowska. Stop seksualizacji dzieci.